Witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Jestem dzisiaj u mamy w Muszynce, u gołąbków rozpłodowych, też u gołąbków lotowych, bo je też przygotowujemy pomaluteńku do sezonu. Puściliśmy od pary, gołąbki się ładnie zapoznały z klateczkami, co niektóre już mają jajeczka, ale dzisiaj obadałem, że troszeczkę się zgoniły, bo samce goniły samice. No wiecie jak to jest. Przy romansach to człowiek też chudnie, wiecie jak jest, bo człowiek dba o siebie, trzeba mieć sylwetkę i wszystko. Więc dzisiaj magik se postanowił, wprowadziliśmy karmę pierwsze, mieliśmy karmę od Rafała Pasonia zimową, teraz z tej karmy lotniki, tylko zostaje jeszcze na karmie zimowej, prawdopodobnie je przytrzymam do końca lutego, zanim lotniki puścimy w pary, ale zacząłem ostatnio używać, odkładając karmę zimową, bo trzeba gołębie już połączyć od jakiegoś czasu w rozpód, to łączyłem karmą parowanie mistrzów. Jeszcze ta karma, proszę zbliżyć. Parowanie mistrzów, oczywiście. Przepraszam, odwrotnie powiedziałem. Karma rozpłodowa i parowanie mistrzów, ale parowanie mistrzów pierwsze szła sama karma przez tydzień, ale dzisiaj badając gołąbki są już troszeczkę takie chude, brakuje im już tego mięśnia, bo się zgoniły, więc damy 50 na 50. Zrobimy taki eksperymencik, że damy tutaj jeszcze taką jedną taką. Mamy tutaj pół wiadra, to będzie na wieczorne karmienie, więc umieszam też dzisiaj mamie, żeby miała na karmienie zów na rano, ale żeby było ok, dostaję taką porcyjkę. Taką porcyjkę, pół kilograma takiej super fajnej kukurydzy, co by troszeczkę nabrały energii, samce jeszcze bardziej jeździły. Idziemy dalej. W zbiorniczku przemieszamy karmę, tak jak ma to być do porządku. Ostatnio podawałem to, co robiłem na tym filmie, poprzednim pyłek kwiatowy, także już, jak to można powiedzieć, od poniedziałku tego pyłku tyleśmy zużyli. Zrobiłem to 3 dni, tak żeby miały też miód, to naturalne witaminy do parzenia, jest to super energia, ale dzisiaj już robimy przerwę. Wczoraj miały po prostu czystą karmę i czystą wodę, żeby się przepiły, a ten olejek, który robiłem właśnie w poniedziałek, dzień przed moimi urodzinami, tak se dzisiaj użyję go dzisiaj pierwszy raz i dam troszkę ziół na karmę i do wody może podamy. Taki mam super produkt, Medicox się nazywa, ziołowy produkt. Stosuję go już w mojej hodowli z 8 albo 9 lat, albo lepiej, żeby nie przesadzając. Do wody 2 razy, 3 razy w tygodniu taki mój Medicox idzie do wody. No, to jest olej lniany. A jeszcze mam oliwę z oliwek, dlatego to jest olej lniany, trzeba go nosić do domu, bo się wiecie o co chodzi. Więc taką łychę próbujemy, ziółek przemieszamy, czyli trzeba będzie dodać oleju. Bieracka. Trochę muszę dosypać, bo tego olejku jest trochę więcej. Tak jak już na filmach powtarzałem, że to co ja robię, to nie jest żadne mistrzowanie, tylko tak pokazuję wam, jak karmię swojego gołębie. Tyle, ja nie mistrzuję. Lubicie mnie oglądać, to wam nagrywam. Ostatni film, który nagrałem po roku, bo nie miałem czasu, bardzo fajnie poszedł. Co do jaszczębia, to wam opowiem. Co dalej z tym jaszczębiem trzeba zrobić, żeby się go pozbyć. Ale na razie wam chcę przedstawić hodowlę w Muszynce. Jak gołąbki poszły w parę, jak podchodzą do jedzenia. Jadły o godzinie 7.20, 7.30 rano. Mamy godzinę już 16.00. Więc przygotowujemy karmienie, koło między 17 zawsze karmimy. Dzisiaj zrobimy
biółka. Jest pokrzywa, oregano. Kupuję po pół kilo różnych ziół w sklepie zielarskim. To, co jest potrzebne dla gołębi. Mieszam sobie, robię taką kupę na jeden gołębi, na drugi, na trzeci. I tak czasami te ziółeczka. Zrobię te zioła. Za dużo, żeby nie było za bardzo ubrane. Przemieszamy. Trochę podobne takich witamin dla kur, kaczek, indyków. Będą się może lepiej niesły, będą mieć lepsze jajka. Mieszanka paszowa uzupełniająca minerały dla drobiu. Tak jak powiedziałem, ja takie rzeczy stosuję u gołębi na pewno. Przy takich sytuacjach są teraz lęgi, są jajeczka. To tak na oczko taka łyżeczka płaska od zupy. Nie za dużo, nie ma co przesadzać. Fajnie pachnie paszowo. No, będą mieć tam witaminy B, z tego co wiem, jest bardzo dużo. I to tak wygląda. Jak już siądą fajnie na jajka wszystkie, to będę robił kurację na jajkach. Też wam powiem, jak robię, czym robię. O, jest to moim zdaniem perfekcyjnie umieszane. Można pokazać bliżej. Jest obrane, błyszczące, fajne. Tak to wygląda. Ok? Teraz umieszamy drugie na jutro. Tu mamy już bez tej kukurydzy, żeby nie było za mocno. No i tutaj zrobimy podobną sytuację. O, tak na oczko. Każdy tam sobie daje, jak to sobie chce. Tak sobie nie wiem, zawsze pierwsze mieszam, ale wolę dosypać karmy. Albo po prostu starczy. Żeby się nie przeciągało, to proszę na chwileczkę zatrzymać.